wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć, wygracie ekipa WK z tej strony. Kolejny odcinek firmowy. Ostatni bardzo Wam się spodobał. Tutaj jest gdzieś ten odcinek. Na wstępie, przepraszamy za pierdolnik. Jest tutaj tymczasowy gaming room na czas kwarantanny. Jak zmienimy siedziby, to będziemy mieli, już myślimy, fajny gaming room i nie będzie właśnie takiej chaotyki lekkiej. To jeszcze jest musztarda kielecka. To już do Was. Takie pytanie, co on może tutaj robić. Go nie obwiniam. Dzisiejszy odcinek, jak wiecie, jak widzieliście nasze posty na Facebooku WK dla Armii i WK dla Ratowników, chcemy coś zrobić z racji tego, że zamawiacie u nas. Chcemy po prostu jakoś pomóc, no i chcemy pomóc ratownikom, bo mają zapierdol teraz. Piszą do nas też ratownicy na Insta, więc wiemy, można powiedzieć, z pierwszej ręki. I chcemy, mamy też WK dla Armii, czyli chcemy pomóc osobom, które tej pomocy naprawdę potrzebują. Czyli że nie, że na przykład osoby, które chcą naszą koszulkę, tylko osoby z problemami finansowymi, dokładnie, które na przykład straciły pracę, bo wiemy, że dużo osób straciło pracę w tym momencie i to jest dobra okazja, żeby jeszcze raz powiedzieć o tej akcji. WK dla Armii, opublikowaliśmy post na Armii, na naszej grupie, ale tutaj jeszcze warto to powiedzieć na YouTubie. Jeżeli macie duże problemy, na przykład produktami, które są codziennego użytku, żeby je kupić, to my takie produkty możemy do Was wysłać. Wystarczy napisać na maila. Pierwszy rzut maili mamy. Teraz Agata nam tutaj zaraz będzie czytała maile ludzi. Oczywiście nie będziemy mówili danych osobistych, osobowych. Danych osobowych. No tak. Live się pierwszy skończył? Spokojnie, spokojnie. Pierwsza, druga. Jesteśmy tylko ludźmi. Tylko ludźmi jesteśmy. Więc sobie przeczytamy i jak sobie przeczytamy, żebyśmy wiedzieli mniej więcej co kupić, zrobimy sobie listę i pojedziemy zaraz na zakupy. Przeczytam, tych maili jest bardzo dużo, piszecie, jakby chłopcy starają się, będą się starali pomóc wszystkim tym osobom, które po prostu nie robiły sobie beki, bo niestety znalazły się też osoby, które uznały, że jest to śmieszna sytuacja, więc te maile oczywiście pomijamy, skupiamy się na tych osobach, które naprawdę potrzebują pomocy. I napisała do nas dziewczyna, która ma 21 lat, mieszka z dwójką rodzeństwa, brat ma 11 lat, siostra 19, rodzicami i babcią w małym mieszkaniu. Rodzice obecnie są bez pracy, tata dorabiał na remontach, ale obecnie brak klientów. Ja pracuję w galerii, które obecnie są zamknięte, a pieniądze, jakie dostaję, nie wystarczają na utrzymanie, nie wspominając o rosnących długach, które ciągle narastają i sytuacja robi się tragiczna. Mama jest bezrobotna, babcia na emeryturze. Moja siostra, która ma 19 lat, jest obecnie w ciąży i lada dzień może urodzić. Wszystkie pieniądze staramy się włożyć w wyposażenie dla małego dzika. Jej chłopak pomaga, ale też nie zarabia jakoś świetnie, więc każdy się dokłada. Jest nam ciężko, każdy przeżywa obecną sytuację, zwłaszcza tata, który mnie po nocach i to wszystko zaczyna go przerastać. I kombinuje, jak dałoby zebrać się pieniądze na jedzenie czy opłaty. Jednocześnie kochamy się i staramy miło spędzać obecny czas, próbując chociaż na chwilę zapomnieć o tych problemach, które dają nam bardzo mocno w kość. Przechodząc do tego, czego nam potrzeba, ciężko mi tak powiedzieć, ale same podstawowe produkty, makaron, ryż, dżem, płatki śniadaniowe, mleko, mąka, cukier czy jakieś sosy. Produkty z długą datą przydatności, pasztety, jakieś konserwy. Ciężko mi to wszystko się pisze, ale trzeba się przełamać i pomóc rodzinie, bo ona jest teraz najważniejsza. Wy jesteście wspaniali i uwielbiam razem z bratem Was oglądać. Pozdrawiam cały skład WK i pamiętajcie, dobra praca. Ja się wzruszam, jak coś to mi się już czytało 3 razy. No kurde, to jest tak właśnie, że nie widać tego na co dzień, nie? A są ludzie. Właśnie zależy, kto miał szczęście, myślę, bo przed. No jeżeli ktoś działa w internecie, jak my, prawdopodobnie aż tak tego nie odczuje, jak ktoś, kto pracuje stacjonarnie czy w transporcie i właśnie dobrze o tym wiedząc, super będzie pomóc. No z racji tego, że my mamy jeszcze dobrą sytuację. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, ale. No to tutaj jest tak, no po prostu pech. Tak, dużo młodych ludzi w galeriach pracuje, nie? I to no tak kompleksowo jest problemem właśnie, bo jak jesteś młody, no to łapiesz takie prace, typu właśnie coś tam w galerii gdzieś, no i widzisz.
A jak to jest z wynagrodzeniem? Jest... Czyli zamykają galerię i nie mają w ogóle wynagrodzenia, czy jest tylko część wynagrodzenia? Często... Zależy pewnie od sklepu, często nie? Zwalniają nawet ludzi po prostu masowo, żeby sami przetrwali. Albo urlopy bezpłatne, no część firm, ale to są raczej takie kolosy, bo na przykład mój szwagier właśnie też zamknęli zakład, no z tym, że on ma pełne wynagrodzenie, po prostu nie ma premii, no więc to jest komfortowa sytuacja, powiedzmy, no bo mimo wszystko jest ta kasa, nie? Ale wiele ludzi no po prostu upadło się, no bo zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i tak dalej, to po prostu, no wiecie, miesiąc bez żadnego obrotu to jest dla nich masakra. To czytam jeszcze jedną wiadomość. Witam, zwracam się z prośbą o pomoc żywnościową ze strony Armii WK. Przez ten trudny okres nie jestem w stanie zapewnić normalnych warunków dla życia sobie i mamie, z którą mieszkam. Moja mama jest chora na stwardnienie rozsiane, z tego powodu nie może pracować. Utrzymuje się z renty i moich alimentów, które mam zasądzone z funduszu alimentacyjnego. Nie posiadam stałej pracy, ponieważ studiuję. Niestety przez obecną sytuację straciłam dodatkową pracę w galerii i dodatkowy zarobek. Najbardziej przydałyby się produkty codziennego użytku. Makaron, ryż, proszek do prania. Liczę na odpowiedź i z góry dziękuję za rozważenie pomocy. To kolejna sytuacja, no jeszcze dochodzi do tego, że można porównać. I też galeria handlowa. No to są takie kwoty. No to też trzeba pomóc. A jaki był odzew akcji WK dla ratowników? Jeszcze bardzo duży, ogólnie byłam w szoku, bo praktycznie każde służby napisały, naprawdę napisała. Policja, Straż Graniczna, strażnicy miejscy, pielęgniarka napisała jedna, napisał właśnie ratownik pogotowia, więc bardzo duży odzew tutaj. Ciężko coś wybrać, bo wszystkie te historie były bardzo, bardzo poruszające. Większość jednak ratowników pisze, że no najbardziej potrzebne są im te środki takie higieniczne, których tak naprawdę my też nie możemy zapewnić, bo tego po prostu nie ma. Czyli te wszystkie maseczki, to co jest nagłaśniane. Ale maseczki, tutaj jak powiedziałaś o maseczkach, to mogę powiedzieć już, że w tym momencie Koryna nam powiedziała, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli 1500 maseczek. I teraz tak, te maseczki właśnie damy szpitalom. I teraz tak, maseczki nie chronią przed koronawirusem, oczywiście, takie z bawełny, ale te z bawełny są też potrzebne. Nasze no, będą z materiału. Z materiału. Dostępnego. Tak, ale żeby szpitale nie zużywały tych masek, które mogą w aktualnej sytuacji wykorzystywać przeciwko temu wirusowi, to będą wykorzystywali te bawełniane, żeby nie marnować po prostu tych przeciwwirusowych. Dla nas najważniejsze jest to, że wiemy, że szpitale potrzebują tych maseczek, że są zgłaszają zapotrzebowanie. My, mając szwalnię, też możemy cegiełkę do tego swoją dorzucić i no, zrezygnować z aktualnej jakiejś bieżącej produkcji na rzecz maseczek. To nas naprawdę nie spowolni jakoś mocno, jeżeli to nie będzie trwało miesiącami oczywiście, a możemy w tej trudnej sytuacji dołożyć coś takiego. I też się wahaliśmy, zanim podjęliśmy tą decyzję, to zrobiliśmy trochę researchu, saker tam. Bo jest oficjalne stanowisko WHO, że przepuszcza taka maseczka, nie? Tak, ale z drugiej strony szpitale potrzebują tych maseczek. To co powiedzieliśmy, potrzebują tych maseczek nie w związku z koronawirusem. Chodzi o to, że koronawirus pochłonął wszystkie maseczki możliwe i teraz dzięki temu, że ludzie robią te bawełniane, to te, które są potrzebne dla korony, zostaną dla korony, a te, które zostały zabrane, to my właśnie będziemy wypełniać, tak, bo mamy tą możliwość. Te potrzeby, które pisali ratownicy, no są nieco inne, bo to jest też inna akcja. Tamta jest właśnie, żeby zapewnić gdzieś to jedzenie i tak dalej. Ratownicy znowu pracują, tak? Także powiedzmy stać ich na te podstawowe, gdzieś tam podstawowe produkty, ale brakuje innych rzeczy. Przede wszystkim brakuje im energii i czasu, bo pracują tak naprawdę na okrągło i tutaj jest właśnie wiadomość. Witam, jestem ratownikiem na szpitalnym oddziale ratunkowym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Ostatnio zdarzają się dyżury po 24, a nawet 36 godzin z rzędu w oczekiwaniu na wynik na obecność koronawirusa pacjentów podejrzanych. Wtedy jedna załoga musi tyle pracować, aby zminimalizować ryzyko zakażenia jak najmniejszej liczby osób.
Na pewno Bomba albo Limitless zrobiłyby robotę. Możecie nas wspomóc jak chcecie i jak możecie i macie chęć. Przyda się wszystko tak naprawdę. Od pobudzenia po białeczko i coś słodkiego. Specyfika tego oddziału działa na takiej zasadzie, że nigdy nie wiadomo do końca czego się spodziewać i pracujemy w ciągłym napięciu i przydałoby się coś zjeść czasem na szybko. Jesteśmy dość młodą ekipą i ćwiczymy na siłowni pod wasze filmiki, a Furora w naszym oddziale robią paprykowe mordy. Tutaj również jest wiadomość od właśnie pielęgniarki, która pracuje w szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. No i również pisze, że po prostu ta energia jest im potrzebna, bo no walą kawę za kawą, ale no wiadomo, że no to jest w ogóle niesamowite, że właśnie takie nasze przedtreningówki czy Limitless w takiej sytuacji naprawdę mogą gdzieś pomóc, więc to jest super, że naprawdę mamy to na magazynie i chcecie to wysłać. Silny naród, nie? Jest potrzebny. No serio. Właśnie teraz. Teraz wychodzi, nie? Kto jak sobie Polska. Radzi. Sportowa Polska jest potrzebna. No. Właśnie teraz. Bohatera poznajesz w kryzysie, czy ktoś jest bohaterem. Widzimy się na zakupach. Myślę, Robert, że jesteśmy w połowie. Tutaj właśnie dzieliśmy płatki. Takie klasyczne wybraliśmy. Owsiane jakieś, kukurydziane. Jesteśmy, myślę, w połowie. No i możesz tu pokazać takie najpotrzebniejsze, praktycznie codzienne takie produkty, nie? Co się codziennie używa. Tak jest. No i to, co ludzie w mailach nam pisali. Tak jest. Jeszcze coś od siebie dołożymy na pewno. O tak. Jedziemy dalej. Dobra. Kończymy pierwszy rzut. Hurtownia jest niedaleko, także jeszcze tutaj zawitamy, a teraz kierujemy się w stronę chemii. I tyle. Zadbaliśmy nie tylko o naszych widzów, ale też czworonożnych widzów. Naszych widzów. Zobaczcie, mamy blisko do hurtowni. Hurtownia jest 20 metrów od naszej siłowni. Powiedz jeszcze, Robert. Pasztecik. Ej, patrz, fasola nazywa się Piękny Jaś. To mogłabyś nazwać Piękny Michał też, nie? Mogłabyś. Dobra, Krzepki Michał, na magazyn lecimy. Lecimy już? No. Siemanko, 3 minuty później jest z nami jednak Gaweł, bo nawet nie potrafimy pierwszej paczki sami spakować, bo przeszkodą było ustalenie, jakiej wielkości karton jest potrzebny. Więc Gaweł, jakbyś mógł nam pomóc. Agata, ile rzeczy mamy w paczce? Sporo, dużo. Z każdego po jednym pewnie, albo po dwa. To będzie paczuszka tak dla dziewczyny, która napisała, że jej siostra za niedługo rodzi, więc ja proponuję właśnie dać też na pewno body dla dzieciaczka. Tylko, że nie napisała jakiej płci będzie bobo. To niebieskie, bezpieczne. Ja tak, ale ej, chłopie! Dorzucamy trochę naszych smakołyków, żeby było kolorowiej i smaczniej. Fasoli dałeś coś? Tak, czekaj, bo tak kładziecie najlżejsze. Zostanie, bo w tym odcinku jeszcze ogłaszamy i będą... Bardzo ważna rzecz i zero kalorii. Panowie, nowe smakołyki. Też się przyda. Nie, to musi być... Wrzucić. To tu kładę na razie. Tak, i to jest ta gotowa, większa. Dwa. No. Dwa takie listki bierzesz. No? Omega! To wolałem tak dać, wiesz? Tu, żeniczku. Omega 3. Mówię, że uporządkowałem wszystko na jednej palecie i na wózku, żeby tutaj właśnie nikt nie pominął jakoś jednego z produktów. Ufam ci. Odpowiedzialność był za to. Dobrze. No, jest nie, taka no wiesz, to się jak jest taka duża myśleliśmy, paczka. Myśleliśmy, no to... że tu wejdziemy, nie? Ale idealnie trafiliśmy z rozmiarem. A tu na styk. No, jeszcze ale można dobrze. Tutaj dać papier. Także czekolada, żeby wyrobić białeczko. Jesteśmy następnego dnia po potwierdzeniu 3 paczek. Cały czas na bieżąco dogadujemy kolejne. Teraz akurat mamy 3 do spakowania. Pierwsza paka. Zestaw żywnościowy i środki higieny. No, 3 takie same paczki teraz będziemy mieli. Cóż ważna.
Przyprawy. Tu ile? Po dwie dajemy? Po dwie. Te. Chłopie. Pączek, kostka rosołowa. Rybatki. Gdzieś? Przypomnieliśmy sobie, że mamy batoniki, to też trzeba wrzucić. 100% natury. Ja na pewno muszę na górę wziąć kawę. To u mnie jeszcze jedna kawa. To mamy te trzy. Zamykamy. Dobra. I czekamy na kolejne. No. Takie. Jeszcze później będziemy pakować paki dla... Teraz lecimy z paką dla ratowników, dla ekipy ratowników. Będzie to pierwsza taka paczka. Tutaj będą lądować nasze suple i odzew od ratowników był spory. Mówili, że jak najbardziej przyda im się takie doładowanie. Boże, to robię. Że przyda im się to doładowanie. Wiadomo, w Limitlessie jest kofeina i poprawia skupienie. To sobie chwalili, ale bardzo często zwracali uwagę też na to, żeby powiedzieć społeczeństwu, żeby z wielkim rozsądkiem zgłaszali się do tych służb, żeby zbyt pochopnie ich nie wzywali. Więc tutaj też to przekazujemy i mamy nadzieję, że nie będziecie dzwonić z błahymi problemami. Patrzę, jak ładnie. Fajnie. Możemy tak wysłać? No. Już, żeby nie ruszać tego? No. Na bank. Na bank tak dotrze. Bomba. Bierzko się przyda? Przyda się też. A. Grzby? Oh yeah. No to oczywiście dzwonili nasi widzowie, którzy pracują w służbach i też pisali, że ćwiczą, że białeczko nawet w ciągu dnia wypite im trochę pomoże, bo na szybkości te posiłki... No nie ma czasu na no nic. No nie ma czasu. Właśnie do mnie masełko też... Masełko orzechowe. Do was też pewnie, do mnie też na Insta pisali. Więc to nie blef, serio, ratownicy mają ogień. To na pewno będą nas oglądać, ten film, daj. Ja polecam uważać, bo taka solidna miarka to dobrze kopie. Ja wiem, że to pewnie będą chcieli łykać po dwie, wiesz. Już tam 30 godzina dyżuru, ty jakieś trzy miarki. Nie, spokojnie, ma pierdolnięcie. Dobra, to pierwsza paka jest. Czekamy na wszystkie informacje odnośnie adresu, co konkretnie potrzeba i spakujemy kolejne. Jesteśmy jeden dzień później, mamy potwierdzoną kolejną paczkę i dzisiaj będziemy wysyłać zamówienia. Kolejna paczka do kogo? Chciałbym się zgłosić i pochwalić, co mi się udało zdobyć dzisiaj. To było bardzo ważne. Czyli... Ta osoba, do której to leci, spodziewa się dziecka, czy smakołyki? Spodziewa się. Tu są dzieciaczki. Wszystko jest zrobione, załatwione. Do każdej paki dorzucamy też żele antybakteryjne. Tutaj dziękujemy bardzo firmie V-Protect, która miała taką możliwość, żeby nam wysłać całkowicie za darmo do naszych charytatywnych akcji takie kosmetyki. Tutaj też jest od firmy VPM krem do rąk. Więc na pewno bardzo się przyda, do każdej paki dorzucamy. I w tym tygodniu wiesz, że jeszcze paleta z kremami dla naszych klientów, znaczy z płynami. VPM Junior nawet mamy. No. Tak, więc każdy, kto zamówi paczkę u nas na sklepie od jutra, czyli od piątku, już będzie miał w paczce taki mały żel, żeby sobie zdezynfekować wszystko. Tak, dla spokojnej głowy. Jeszcze jeden kartonik musimy dorzucić do jednej paczki, znaczy jeden kartonik do jednej paczki, jak to powiedziałem. Kolejna paczka. Chodzi o to, że jedna rodzina jest siedmioosobowa, więc robimy dwa kartony. Są dzieci, więc no panowie postarajcie się. Ten jest płytki, więc ułóż Tetrisa sakę. Dobra, to dawajcie rzeczy, ja będę tetrisował. Fasola razy dwa. Masz. Fasona razy dwa. Cukier, wow! I tak to cukier. Będziemy przekładać. To nie jest aż tak pedantycznie. Dobra, mąka. Daj mi się wykazać. Mąka. Podkręcona. Paszty. Uwaga, kasza jaglana. Kasza. Podkrętka. Rosół skóry. Wkrętka mocna. Face catch. Wizir. O,
Oczywiście od nas dwa masełka orzechowe. Po prostu smooth. Dorzucam tu. I dorzucam jeszcze dwa czekoladowe w proszku masła. Niskotłuszczowe. Piszę sercem, nie umiejętnościami, jak coś. I jeszcze jedna rzecz. D3K2 i omega 3. Myślę, że taka podstawa, no, dla zdrowia. Owca, jak chcesz owijać z tego, to musisz do tamtego stanowiska iść. Bo tu się nie zmieścisz. Potłuszczone, omega 3. Idę z nimi lesami dla naszych ratowników. Jeszcze 10 takich bomb przeniosę na wózek i zaraz zaczniemy rozdzielać to do poszczególnych paczek. Dobra. Ciach. Zaraz zaczniemy pakować dla ratowników. No i oczywiście dla ratowników białeczka. Szybka porcja białka nie zaszkodzi. Jeszcze wezmę. O. Jutro jak to. Shakery OTC NW dla ratowników? Czemu nie? Ale dziki też mamy. Widzicie? I jeszcze batoniki. Dzika. Co? To jest który numer wioski? Czy jeden? Nie ma owce przyjemne. O nie, owca robi stretch. Zawsze inaczej, nie? Niż byś się spodziewał. Nabierasz od siebie, a on nabiera do siebie. Streczuje, nie wiem jak to nazwać, no ale tak, nie? No, zamiast jak normalnie, zamiast tak. O, tak normalnie człowiek by zrobił, jakiś nie? Nożyk? On postanowił rolkę postawić tu i przekładać nożyk? Karton. Ale ile to trzeba się najechać? Ale wiesz, że musisz dookoła, wszystkie ściany muszą być streczowane. Ale zanim nożyk będzie potrzebny. A wiesz co, nie będę streczał. Czekaj, owca, bo się to ci nożyk. Nie, naśmiewacie się ze mnie. Czekaj, zastanawiam się, po co mu był nożyk. Bo można zakręcić w ten sposób też, nie? Ja muszę, wiesz, bo to jest zęsta, na siłowni jestem najgorszy, nie? Na magazynie mogę się opisać. Owca, wymienisz rolkę? Spokojnie, obserwuje się tylko 100 tysięcy osób. Nic się nie robi. Dajcie chwilę pomyśleć. Tutaj będzie wychodzić prawdopodobnie. No i na odwrót je było dobrze. Kolejny zestaw produktów, bomby, limitlessy, białeczka, masła, batony. Dla ratowników właśnie zaraz wszystko będziemy pakować. Pudełka naszykowane i lecimy. No spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, tutaj mamy paczki dla ratowników, jest ich 10. Tutaj na przykład jest paka dla zespołu ratowników. Natomiast te mniejsze to są tam grupy, powiedzmy, no troszkę mniejszych ilości osób. Niekoniecznie mniejszych osób. I jeszcze do każdej z paczek oczywiście wrzucimy jeszcze żele antybakteryjne i kremiki. Patrz. No tak, tak, ale to wiesz. A weź spróbuj siłowo. Nie inteligentnie. Siłowo? Jedną, no. Ale na jednej to jedną też. Nie bawię się z tobą. Okej, no paki już prawie gotowe, żegnamy się, ale zanim się pożegnamy, spróbuj mi to siłowo wyjąć z dłoni. To zakończymy odcinek. No nie dam rady, Michał, jesteś za. Jeszcze nie skończymy odcinka, dopóki jesteś. Ktoś mi tego nie wyjmie z dłoni. A nasza akcja WK dla armii i WK dla ratowników, dla służb mundurowych cały czas trwa. Możecie pisać do nas na te dwa maile, które są tutaj. Jeżeli jesteście w ciężkiej sytuacji, to napiszcie do nas, wyślemy wam najpotrzebniejsze produkty, a jeżeli jesteście grupą ratowników czy służb, to napiszcie, jakie produkty z naszego magazynu by wam się przydały.